Każda pora roku ma coś ciekawego do zaoferowania. Jesienią jest to niesamowita, surowa sceneria i szansa na złapanie tych największych karpi. Łowisko, na którym jesteśmy, to Pstrążna. Prawdopodobnie pierwsze w Polsce komercyjne łowisko. Ja w ogóle nie wstydzę się łapania na tego typu wodach. Dawniej, przed laty, to był wstyd, żeby zgłosić gdzieś jakiegoś karpia z wody komercyjnej. Dzisiaj wydaje mi się, że ludzie przejrzeli już na oczy i podchodzą do tego bardzo racjonalnie. Temperatura wody spada poniżej 10 stopni i to poważnie poniżej 10 stopni. Szansa na złowienie karpia w jakiejkolwiek wodzie jest niewielka, więc lepiej spędzić sobie taki ograniczony czas nad wodą, gdzie jest więcej ryb niż jedna na hektar, tak jak to często bywa nad wodami PZW. Teraz przygotuję zanętę do łowienia pod drugim brzegiem. Jest to czysty fragment dna, także będę starał się skupić zanętę na niewielkim obszarze. Do tego wykorzystam kruszone kulki, drobne pelety oraz pastę tandoori curry, która jest bardzo pikantna, bardzo rozgrzewająca. Mam nadzieję, że to pobudzi ryby do żerowania. Odrobina skruszonych kulek, na które potem będę łapał. Wystarczy. 2-milimetrowy pelet. W takiej zanęcie karpie będą buszować przez długie, długie godziny. Trochę 6-milimetrowych peletów. Dobrze jest nęcić zanętą o różnych frakcjach. Troszeczkę drobniejszych, troszeczkę grubszych. Wtedy daje nam to więcej możliwości, jeśli chodzi o przynęty. Można używać kulek 10-milimetrowych, 15-milimetrowych, 20-milimetrowych, w zależności potem od tego, jak są aktywne na przykład mniejsze ryby. Jak karasie na przykład. I trochę całych kulek, na które potem też będziemy łapać. Zanęta, którą teraz przygotowuję, to uważam jest taki złoty środek pomiędzy dużą ilością zanęty, a niewielką ilość zanęty. To znaczy, duża ilość drobnych pelecików, pyłu, kulek, pasty tandoori, którą można kupić w każdym Tesco, powoduje to, że jest ona bardzo atrakcyjna dla ryb, ściąga je z dalekiej odległości. Natomiast jeśli będą chciały faktycznie żerować, jest też sporo do jedzenia. To znaczy, są grubsze pelety, które tak szybko się nie rozpuszczą, są też całe kulki. Także jest to mniej więcej złoty środek. W momencie, kiedy będziemy mieli branie, będziemy systematycznie jeszcze donęcać. Podczas pierwszej wizyty, kiedy przyjechałem zanucić sobie łowisko, obszedłem wodę parokrotnie dookoła w poszukiwaniu jakichś tam oznak żerowania ryb, czy po prostu obecności ryb. Nawet na takiej wodzie jak Pstrążna, gdzie ryb jest dość sporo, ta lokalizacja ryb jest kluczową sprawą i nie wolno tego lekceważyć. Zdarzały się tutaj zasiadki kilkudniowe bez jakiegokolwiek brania, także naprawdę nie jest tutaj tak łatwo, jak w większości ludzi się wydaje. Jakieś 10 metrów od brzegu widziałem takiego dużego, 15-16 na oko kilogramowego karpia, który właśnie się pokazał. No i wtedy zapadła decyzja, że to tą część zbiornika będziemy sobie przygotowywać. Natomiast w dalszym ciągu wypatrujemy jakichś spławów, bąblowań. Jeśli w jakiejś części zbiornika regularnie będą się powtarzać oznaki obecności karpi, to po prostu się tam przeniesiemy. Wielu wędkarzy odpuszcza sobie łowienie jesienią. W szkołach i na uczelniach rozpoczynają się zajęcia. W pracy kończy się okres urlopowy. Natomiast jeśli się dobrze do tego przygotuje, można spędzić nawet 2-3 godziny na naprawdę skutecznym wędkowaniu. Warto się zmobilizować przede wszystkim dlatego, że karpie w tym okresie osiągają swoje największe wagi.
Chwilowo przestał padać deszcz, więc skorzystam z tej okazji i pokażę Wam zestawy, jakich dzisiaj używam. Są to dwa zupełnie inne zestawy, których używam w dwóch zupełnie innych miejscach. Prawa wędka i środkowa wędka zarzucona jest pod przeciwległy brzeg, gdzie jest dość czysto i jest dość twarde dno. Więc tam zdecydowałem się zanęcić mieszanką kulek, peletu, kukurydzy z puszki i tego typu rzeczy na niewielkim obszarze. Przez co karpie, jeśli zaczną w tym miejscu żerować, nie będą robić dużych, zamaszystych ruchów, tylko raczej krótkie i będą zbierać w jednym miejscu. Dlatego zdecydowałem się używać ciężarka przelotowego, który bardzo szybko wykorzystuje całą swoją masę i docinam karpia dosłownie sekundę po tym, jak on zasie przynętę, i krótkiego, około 15-centymetrowego przyponu. Z kolei drugi przypon jest zbudowany na zasadzie czodriga, czyli jest to kulka pływająca na kawałku sztywnego, wyprofilowanego przyponiku. Natomiast różnicą między standardowym czodrygiem a tym konkretnie zestawem jest odcinek plecionki w otulinie, która po prostu oddali mi przypon nieco od ciężarka. Nie chcę tym razem łapać na clean on leaderze, czyli na letkorze bez rdzenia, tylko użyję normalnie ciężarka przelotowego, który również szybko zatnie karpia. Ten drugi zestaw używam tutaj niedaleko, gdzieś około 10-15 metrów od brzegu, gdzie jest sporo mułu. Dlatego zdecydowałem się nie używać tutaj mocno skupionej zanęty, tylko rozrzuciłem kulki, drobny pelet i tego typu rzeczy na szerokim, szerokim terenie. Liczę na to, że karpie po prostu, jeśli wpłyną, gdzie znajdą przynętę i zaczną szukać kolejnych kulek, kolejnych fragmentów, gdzie znajdą te przynęty. I to powoduje to, że karpie, jeśli zaczną w tym miejscu żerować, będą robić zamaszyste, szerokie ruchy, więc tutaj używam przyponu dłuższego, no jest to około 25-30 cm. Dodatkowo nie wiem, czy w tej wodzie nie żerują w tej chwili drobne ryby, czy jest jakaś aktywność, czy to karasi, czy sumików, tego typu rzeczy. Dlatego używam czodriga, że w każdym momencie, kiedy jakaś rybka poruszy zestawem, przeciągnie w jedną czy w drugą stronę, on zawsze ułoży się na wierzchu, nie zostanie wbity haczyk w jakieś rośliny, czy w jakieś patyczki. Sygnalizacja brań jest dla wszystkich wędkarzy bardzo istotna, a dla mnie szczególnie, kiedy ryby nie są zbyt aktywne i liczę na jedno branie, a przede wszystkim też wtedy, kiedy chcę wiedzieć, czy w ogóle jakieś ryby są aktywne na danym terenie. Dlatego też używam zestawów blowback rig na bazie silikonowego kawałeczka silikonowej rurki, który de facto działa jak sygnalizator. Kiedy ryba wypluwa zestaw, automatycznie rurka przesuwa się aż do oczka haczyka. W tym momencie, kiedy mam jakieś piśnięcia na sygnalizatorze, jedno czy dwa, bardzo często ściągam zestaw, żeby zobaczyć, czy rurka jest w tym samym miejscu, gdzie ją pozostawiłem przy zarzuceniu, czy może jest podciągnięta do góry. Jeśli zmieniła swoje położenie, to znaczy, że jakiś karp zassał zestaw, ale sobie z nim poradził. Jest to idealny dowód na to, że karpie są w łowisku, żerują na tym, co im podaliśmy. Natomiast zaczyna się zabawa z kombinowaniem zestawami. Czasem trzeba zmienić długość, czasem wielkość haczyka. Różne rzeczy można poprawić. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, czy coś się dzieje w łowisku. Drugim oczywistym elementem sygnalizacji brań jest dla mnie sygnalizator. Odpowiednio użyte sygnalizatory pokazują mi to, co chcę wiedzieć. Czyli jeśli chcę wiedzieć, kiedy mam branie, ustawiam je w ten sposób, żeby sygnalizowały tylko i wyłącznie branie. Jeśli chcę wiedzieć, czy jakieś przepływanki są w łowisku, czy ryba wokół zestawów krąży, wtedy ustawiam je w ten sposób, żeby każde delikatne nawet trącenie o żyłkę było zasygnalizowane dźwiękiem. To wymaga też odpowiedniego napięcia zestawu. Środkowa i prawa wędka jest zarzucona pod sam przeciwległy brzeg. Bardzo prawdopodobne jest, że ryba tylko podniesie ciężarek i będzie tak w tym momencie stała i próbowała pozbyć się zestawu. Zestaw musi być tak napięty, żeby momentalnie podniesienie ciężarka zostało zasygnalizowane przez sygnalizator. Dlatego używam ciężkich hangerów i mocno napiętych żyłek. W lewym zestawie, który jest zarzucony około 10 metrów od brzegu, nie chcę napiętych żyłek, żeby nie odstraszać ewentualnie karpi przepływających bliżej niż zestaw. Normalna napięta żyłka mogłaby być tam odstraszająca. Tutaj mam wyluzowaną żyłkę, natomiast nie do końca. To nie jest luźna żyłka. Chcę też wiedzieć w momencie, kiedy karp podniesie zestaw, żeby tutaj mi hanger podskoczył i uruchomił rolkę sygnalizatora. Dlatego ten zestaw ma mały hangerek, 5-gramowy i jest praktycznie do samej ziemi spuszczony,
widać, jak żyłka szerokim łukiem wchodzi do wody. Dla mnie to jest oznaka tego, że na tym ostatnim odcinku 2-3 metrów żyłka będzie leżeć na dnie. Natomiast w momencie, kiedy karp podniesie zestaw, lekko napnie żyłkę, ona da od razu sygnał. Sygnalizatory Siren R3, których dzisiaj używam, mają wbudowany speed sensing. Jest to opatentowany system, który monitoruje szybkość przeciągania żyłki, a nie długość przeciągania żyłki. Jest to kluczowe, jeśli chcemy wiedzieć o aktywności ryb w wodzie, a nie chcemy wiedzieć na przykład o zrywającym się wietrze. Zostało sprawdzone to kilkadziesiąt razy przez nurków, że nawet w przypadku ekstremalnie mocnego wiatru odpowiednio ustawiony Siren R3 nie sygnalizuje w ogóle wiatru, nie piszczy na wietrze, natomiast sygnalizuje nawet delikatne podniesienie ciężarka przez karpia. Jak to jest możliwe? Jest to bardzo proste tak naprawdę. Wiatr, który nawet mocno dmucha, zawsze porusza hangerem i zawsze przyciąga żyłkę po rolce w sposób płynny. Ustawiając szybkość tego przyciągnięcia, jesteśmy w stanie dopasować się do tego wiatru. Jeśli wiatr jest mocny i porusza szybko tym hangerkiem, ustawiamy najmniejszą czułość sygnalizatora, czyli trzecią. W momencie, kiedy karp podniesie ciężarek, to podniesienie ciężarka delikatnie wspomaga ciągnięcie żyłki przez wiatr, co skutkuje po prostu szybszym, dynamiczniejszym pociągnięciem hangera. W skrócie wygląda to w ten sposób. Jeśli wiatr przeciągnie nam żyłki nawet kilometr, ale w sposób płynny i dość powolny, sygnalizator nie zapiszczy w ogóle. Natomiast kiedy karp podniesie ciężarek i przeciągnie żyłkę chociażby o pół centymetra, natomiast w sposób dynamiczny, tak jak się to zawsze dzieje, sygnalizator momentalnie zaczyna piszczeć. Czyli nie rozczulamy go tak jak sygnalizatory innych marek o 10-15 cm pomiędzy jednym a drugim piśnięciem. To zawsze jest delikatne, półcentymetrowe przeciągnięcie, natomiast musi być tak dynamiczne, jak to robi biorąca ryba. Nowe R3, poza absolutnie genialnym systemem, który eliminuje sygnalizowanie podmuchów wiatru, napakowane są jeszcze sporą ilością fajnych funkcji. Między innymi posiadają, tak jak ich poprzedniczki, te snag eary, czyli słupki zapobiegające spadaniu wędki przy braniach w bok. Dwa, pozwalają na używanie opticsów, czyli hangerów na bazie światłowodu, co nam daje po prostu 100% wodoodporne podświetlanie. Tutaj w tym slocie, gdzie się wkręca właśnie optiksa, jest wmontowana dioda i to ona świeci przez światłowód aż do końcówki. Wyeliminowane są wszystkie pokrętła, jacki i inne tego typu rzeczy, które po prostu powodują bardzo często zamoczenia sygnalizatorów. Te są 100% wodoodporne. Sprawą bardzo istotną dla większości karpiarzy jest zasięg centralki. W przypadku R3 zasięg ten wynosi nawet do 500 metrów w zależności od pogody i to obrazuje, jak mocny jest sygnał radiowy wysyłany od sygnalizatora do centralki. Dzięki tak dużej mocy sygnału wyeliminowane praktycznie w 100% zostały martwe punkty czy czarne plamy. Miejsca, w których centralka gubi zasięg. Bardzo przydatną funkcją jest przycisk wyciszania sygnalizatora. Wystarczy jednym przyciśnięciem wyłączyć dźwięk, ustawić sobie hanger w takiej pozycji, jaką sobie życzymy, przycisnąć drugi raz i sygnalizator już normalnie nam daje sygnały dźwiękowe. Centralka R3 sygnalizuje brania 1:1. To znaczy, że dwa piśnięcia na sygnalizatorze dają nam dwa piśnięcia na centralce. Trzy piśnięcia na sygnalizatorze, trzy piśnięcia na centralce i tak dalej. Także 1:1 jest czas piśnięcia. To znaczy w momencie, kiedy sygnalizator daje dźwięk, od razu w tym samym momencie dostajemy powiadomienie na centralkę. Nie ma praktycznie żadnych opóźnień. Dodatkową fajną funkcją tej centralki jest to, że naśladuje ona ton każdego sygnalizatoru. Jeśli ustawimy sobie 4 sygnalizatory i zażyczymy sobie, żeby 4 miały inne tony, centralka będzie naśladować ton każdego z nich z osobna. Piąta dioda na centralce służy do tego, żeby zarejestrować aż do 32 innych sygnalizatorów.
W rodzinie Siren oprócz nowych R3 znajdziecie także sygnalizator S5 i S5R. Jeśli szukacie czegoś niezawodnego za rozsądne pieniądze, zwróćcie na nie swoją uwagę. Dopełnieniem sygnalizatorów elektronicznych są oczywiście sygnalizatory mechaniczne. W tym wypadku używamy nowych Optixów, które poza unikalnym podświetleniem na bazie światłowodu posiadają także kilka innych cech, które ja cenię bardzo wysoko. A przede wszystkim jest to podwójny system podpinania linki. Pierwszy stopień to kulka dolegająca do blaszki na bazie magnesu, która pozwala nam używać żyłek o każdej grubości i plecionek o każdej grubości. Niezależnie czy używamy grubej 60 czy cienkiej plecionki 0,18, klips zawsze bardzo pewnie trzyma i nie spada. Drugi stopień to klips, który trzyma żyłkę lub plecionkę w jednym miejscu. To zwiększa jeszcze czułość zestawu, co jest bardzo istotne na przykład przy łowieniu na luźne lub delikatnie napięte żyłki, tak jak w przypadku mojej lewej wędki. Seria Optix to nie tylko gotowe zestawy, dostępne są także poszczególne elementy, takie jak duże główki, takie jak mam tutaj, czy małe główki, takie jak mam na wędce lewej. Dodatkowo kabelek światłowód może być krótki, 20-centymetrowy, może być krótszy, 12-centymetrowy. Dostępne są także łańcuszki, przejściówki, które pozwalają używać tego podświetlenia na bazie światłowodu, także w sygnalizatorach innych marek, które mają wejście na jack. Są także izotopy, które można na stałe wsadzić do tych hangerów czy do jakichkolwiek innych. Każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł dopasować optiksy do swojego stylu łowienia. Jest 7 rano i nie bardzo mam co wam powiedzieć. Poza jakimś potwornym spławem w zatoce wczoraj o chyba 22, po którym nieźle się nakręciliśmy, myśleliśmy, że coś będzie z tego. Niestety nie wydarzyło się kompletnie nic. Ale cóż, tak już bywa. Mamy jeszcze jakieś pół godziny. Wygląda nad wodą całkiem przyjemnie. Może się jeszcze coś uda złowić. A jak nie, to nie zrażamy się. Będziemy próbować kolejną zasiadkę jeszcze jesienną zrobić. Tak już po prostu czasem jest. Myślę, że nie jesteśmy chyba ani pierwszymi, ani ostatnimi osobami, które zaliczą zasiadkę bez brania. Ale myślę, że w taką pogodę i w takiej scenerii warto spędzić czas nad wodą. Niezależnie, czy uda się coś złapać, czy nie. Spróbujemy dalej.